Witamy Państwa i zapraszamy na przegląd sportowych wydarzeń weekendu w Opolu. Ten weekend tak naprawdę się już rozpoczął. Nie najlepsze humory oczywiście w obozie opolskiej Odry. Mecz bardzo ciekawy, emocjonujący. Niestety nie na naszą korzyść. Z nadziejami do Puław jadą z kolei szczypiorniści opolskiej gwardii. My co roku robimy jakieś niespodzianki, także mam nadzieję, że to będzie ta niespodzianka, jutro uda się odnieść zwycięstwo. A teraz już szczegóły. Zaczynamy od tego, co wydarzyło się na Oleskiej. Po pierwszej połowie było 1-1 i wydawało się, że może Odra, podobnie jak i w rundzie jesiennej, pokona swojego rywala w pierwszej lidze, czyli drużynę Stomilu Olsztyn. Stało się jednak inaczej. Opolanie przegrali to spotkanie 1-2, no z czego nie mógł być zadowolony trener Dietmar Bremer. Źle zaczynamy ten okres wiosenny. Schodziliśmy do szatni, doprowadzając do wyrównania. W drugiej połowie zła reakcja mojego zespołu. Taki nasz problem w meczu z ŁKS-em był, że 30 minut przespaliśmy, a później graliśmy dobrze. No, w tym meczu zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę i w drugiej połowie miałem wrażenie, że uznaliśmy to za pewnik, że jesteśmy drużyną lepszą i że ten mecz bardzo spokojnie wygramy. Otóż nie, przeciwnik postawił nam bardzo wysoko poprzeczkę, ale uważam, że to nie nic nie ujmując Stomilowi, i zagrał bardzo dobry mecz, ale to w dużej mierze porażka wynikała z tego, no, że myśmy w drugiej połowie zmienili pogląd na mecz. Grając nawet jeszcze pewien moment 11-10, oddaliśmy inicjatywę przeciwnikom. To, co będziemy chcieli w przyszłości, to jest tak, jak zespół funkcjonował w pierwszej połowie. Przed nami środowy mecz z Widzewem Łódź. Zrobię wszystko i mój sztab, żebyśmy byli zespołem, który przyjmie tutaj, który nie będzie gościnny, tak jak dzisiaj. Odra na 8. miejscu w tabeli z dorobkiem 25 punktów. A teraz już przenosimy się do sportowych hal. Wydarzeniem weekendu na pewno będzie szlagierowe spotkanie w PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych. Opolska Gwardia jedzie do Jaskini Lwa, czyli do drużyny z Puław. Azoty będą w tym spotkaniu faworytem, no a tę drużynę kto może znać nie lepiej jak nasz kapitan, czyli Mateusz Jankowski, z którym połączyliśmy się jeszcze podczas drogi do Puław. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie w drodze na kolejny mecz ligowy do Puław. Dzwonię z trasy, bo niestety wcześniej nie było takiej możliwości. Mogą być trochę lekkie zakłócenia, bo jesteśmy właśnie na stacji benzynowej. Dla mnie wyjazd do Puław to sentymentalna podróż. Grałem w Puławach przez 2 lata, także mogę powiedzieć, że znam trochę tamtą halę, może tamtą atmosferę. W zespole z Puław gra Antoni Łangowski i Mateusz Zembrzycki, czyli nasi dawni koledzy z szatni. Jest też Michał Skórski, który przez 5 lat nas trenował, więc na pewno będą bardzo dobrze na nas przygotowani. My co roku robimy jakieś niespodzianki, także mam nadzieję, że to będzie ta niespodzianka, jutro uda się odnieść zwycięstwo. Jesteśmy podbudowani ostatnimi naszymi meczami. Wiemy, że czeka nas ciężkie zadanie, ale wszystko się może zdarzyć, dopóki piłka jest w grze, także bądźcie z nami, trzymajcie kciuki, jutro o godzinie 19:15 zaczynamy bój w Puławach i tyle, do zobaczenia. Gwardziści jutro swój pojedynek rozpoczną o godzinie 19:15, natomiast wcześniej, bo o godzinie 18:00 na parkiecie staną pierwszoligowe siatkarki Unii Opole. Dziś wyjechały one także do Mielca i jutro mierzyć się będą z tamtejszą Stalą. Liczymy na to, że czwarty zespół tabeli, czyli ekipa z Mielca, nie pokrzyżuje planów kompletu zwycięstw Opolanek w tej rundzie rozgrywkowej i że podopieczne trenera Nicoli Vettoriego wrócą do Opola znów z kompletem punktów. Z kolei swoje zmagania zakończyli już drugoligowie siatkarze AZT Politechniki Opolskiej. Niestety zakończyli je na ostatniej pozycji w tabeli, a to oznacza, że będą grali w play-outach. Rywalem naszej drużyny, 7 po rundzie zasadniczej, Wolej Rybnik, który będzie oczywiście faworytem w 2 meczu. Niestety przegrani będą musieli pożegnać się z drugą ligą siatkarzy i grać w lidze wojewódzkiej. Oby to nie byli nasi. I na koniec jeszcze koszykówka. Już tylko 5 serii spotkań zostało do rozegrania koszykarzom Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej w pierwszej lidze. Nasi niestety grać będą do końca tych rozgrywek bez swojego trenera
trenera Rafała Knapa. Czy jego nieobecność może mieć wpływ na postawę zespołu? Jak w tej chwili wygląda sytuacja w klubie? O to zapytaliśmy prezesa klubu Dariusza Nawareckiego. Do zakończenia sezonu zasadniczego Suzuki pierwszej ligi koszykówki mężczyzn pozostało już tylko 5 spotkań. Nasza drużyna znajduje się obecnie na 10. miejscu w tabeli, jednak dalej mamy realne szanse na awans do fazy play-off i taki cel stawiamy przed zespołem. Na ławce trenerskiej nie zobaczymy już trenera Rafała Knapa, który ze względów rodzinnych zrezygnował z prowadzenia zespołu. Jego miejsce zajmą dotychczasowi asystenci Jędrzej Suda i Michał Chlebowicki. Już w najbliższą sobotę zapraszam serdecznie do oglądania transmisji live ze spotkania z Deską Pelplin. Jest to spotkanie, które należy do takich, które musimy wygrać, aby dalej zachować szansę znalezienia się w stawce 8 najlepszych drużyn sezonu zasadniczego. Serdecznie zapraszam do oglądania relacji. A pierwsze z tych 5 spotkań przed naszymi koszykarzami już jutro z drużyną z Pelplina zmierzymy się we własnej hali o 17.30. Jak jeszcze ktoś chce dzisiaj pobiegać, to na koniec zapraszamy oczywiście na rekreacyjne bieganie po wyspie Bolko do godziny 20.00. Zatem można szybko przebierać się w dres i mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych, pogoda na bieganie jest zawsze. A my dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasz kolejny program, jak zwykle za tydzień o 18.00. I zapraszamy Państwa także i na nasze strony internetowe Opola Sportowego Opola i Czasu na Opole, a także na nasze facebookowe fanpage, czyli Czas na Opole, Opole i Sportowe Opole. Do usłyszenia i do zobaczenia.